Cześć kochani, witajcie po raz kolejny. Dzisiaj widzimy się na 11 odcinku przedświątecznym podcastu Am I the Asshole or the Girls. I zaczynamy! Kochani, jest to ostatni odcinek przed świętami, widzimy się w weekend, jeszcze przed Wigilią, dlatego mamy nadzieję, że no tutaj poprawimy Wam jakoś humory, przygotujemy Was na ten ciężki dla niektórych czas. Może właśnie Was zainspirujemy do rozmów przy wigilijnym stole, jakimiś kontrowersyjnymi tematami. Tak, ale słuchajcie. Basia tu daje złą radę. Znaczy nie daje złej rady, tak? Ale wszyscy doskonale wiemy, że o polityce i religii się nas przy stole nie rozmawia. Ale okazuje się, jak się dowiedziałyśmy, odkąd jesteśmy tutaj tak w internecie trochę oficjalnie i robimy ten podcast, że można się pokłócić o wszystko. O każdą były głupotę. Takie historie, wiecie, że byłyśmy przekonane, że wszyscy będą tutaj na jedną stronę, nie? Ale nie. Zawsze są jakieś osoby, które mówią, nie, ja się nie zgadzam i uważam inaczej. I to jest niesamowite, że każdy z nas ma takie inne doświadczenia życiowe, tak, które sprawiają, że mamy zupełnie inne konkluzje na różne sytuacje. Dokładnie. No i dużo się tutaj dzięki temu uczymy. Więc tak, myślę, że dokładnie. Słuchajcie, no nie ryzykujcie dlatego, bo nigdy nie wiadomo, jak to rozmowy się zakończą. Ale jeżeli zabraknie tematów, to zawsze możecie jakąś taką luźną historię zapodać, na przykład czy oglądaliście już 10 odcinek? Tak jest. Dlatego zachęcamy do dyskusji. Basiu, czy my mamy jeszcze jakieś głosowanie dzisiaj do... Nie. Nie mamy? Już, nie było żadnego? To znaczy głosowanie, które teraz przedstawimy, wyniki tego głosowania. Tak, natomiast tak. Istniejące żadne. Przepraszam, tutaj nie zwracajcie uwagi, ja tylko wspomagam się Grypexem. W moim świątecznym kubeczku. Mój świąteczny kubeczek to jest kubeczek, który nie wiem, czy miało wiele dzieci, jak było malutkimi, ale ja miałam i to jeszcze miałam chyba może 5 albo mniej lat. No i ten kubeczek jest w stylu zimowym. No i tutaj z myszką. No przepraszam, proszę mi nie spoilerować. Przepraszam. I jak wypiję do końca, to moja mama zawsze mówiła mi, pij szybko, żeby myszka nie utonęła. Co Jezu. To za w ogóle? Co to za traumatyczne? A Jana, jaki fajny kubeczek. Ja mam świetne wspomnienia z dzieciństwa. Ty pewnie cała poparzona. Kakałkiem. Zawsze kakałkiem. Tak, tu rany, ale piję. Nie, no tej historii ja nie słyszałam. Może dlatego mi nie opowiadała, że mnie miała traumy. No, ale to każde dziecko powinno taką historię, taki kubeczek mieć. Nie, zawsze było, że dopij do końca, bo jak nie dopijesz, to... No. Myszka utonie. Tak. Słuchajcie, oficjalnie przedstawiamy wyniki ostatniej ankiety na Spotify, która dotyczyła jednej z historii. Tytuł pytania brzmi, czy rodzic twojego partnera bądź partnerki kiedyś widział cię nago? I mamy odpowiedzi. Zdecydowana większość, bo ponad 70% wskazała odpowiedź, że nigdy nie było takiej sytuacji. I tylko... Chyba być może jedna bądź dwie osoby wskazały, że była taka sytuacja, więc ciekawe. A pomiędzy były takie pośrednie ale odpowiedzi. Ale przepraszam bardzo, proszę tutaj doprecyzować, że te dwie osoby, czy tam jedna, która powiedziała, że tak, to odpowiedziały tak nie raz. A, tak nie raz. Przepraszam, to ma znaczenie. Tak, więc słuchajcie, może to są jakieś, wypady do saun, jakichś rzymskich? Łaźni rzymskiej. Łaźni. Albo po prostu mama jest na przykład krawcową bielizny, tak? Musi zmierzyć. Ale hit, bo nago to tak nago totalnie, nie? Więc to jest takie śmieszne. Znaczy bardziej tutaj widzę taką opcję, że jednak na przykład dziewczyna syna z mamą się widzą gdzieś tam nago przy przebieralni czy gdzieś, czemu nie? Czemu akurat taka? No niż facet z niż chłopak twojej córki, no ze chłopak. Tobą. Wiesz, że kobieta z facetem młodym. Okej. Okay. Jak w przypadku tej historii właśnie. A czy, bo tu jest, czy widział ciebie nago, a nie, że nawzajem się widzieli nago. A, okej. Okay. To taki zmienia szczegół. Bo... Okej. Okay. To ja źle zagłosowałam. Dobra. Tak. Czyli statystyki się trochę zmienią. Koniec. No, okay. Ale słuchajcie, mamy jeszcze odpowiedzi. Tak, tak, raz się zdarzyło, no i tu mamy 8%, więc przypadkowo tak pewnie. Mogło się pojawić. No i nie, ale było blisko. Też mamy taką odpowiedź i tutaj ponad 10% osób tak odpowiedziało, więc kochani,
uważajcie. Uważajcie. Trzymajcie się bezpiecznie. Komu co pokazujecie. Tak. No dobra, to co? To chyba nie ma co przedłużać, idziemy do historii, nie? Lecimy, historia numer dzisiaj jeden. Dzisiaj ty zaczynasz. Dzisiaj ja zaczynam i tak. Moje historie no, są bardzo krótkie, ale bardzo treściwe w treść. W sens. Okej, okay, dobra. I takie, no jestem ciekawa waszych opinii przede wszystkim, ale twojej, takiej pierwszej również. Jesteś gotowa? No, jestem gotowa. Czy jestem dupką za przeklinanie na mojego lekarza podczas porodu? Nie. Znaczy nie dziwi mnie ta odpowiedź? Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ta kobieta byłaby... Dupką takiej sytuacji? Dupką. No nie wyobrażam sobie, po prostu domyślam się, że po pierwsze... To jest ogromny ból i czasami osoby, które są pod wpływem po prostu bólu, nawet nie, że się wpływiała na niego, tylko po prostu to jest ogromny ból, to w taki sposób sobie pomagają, żeby go przetrwać, nie? To jest taki jakiś tam sposób to na poradzenie. To jest udowodnione nawet tak, naukowo. Tak, że przeklinanie trochę pomaga. A po drugie, może on gadał jakieś głupoty i jeszcze do tego ją wkurzył bardziej. I wtedy wiesz, tak. Nie dość, że ból, to jeszcze ogromny ból, tak? No bo to jest do opisania. Moim zdaniem, dokładnie. To nie wiem, czy widzieliście, jak faceci przechodzili przez test okresu, nie? Że mieli takie, tak, że robili im tą symulację bólów menstruacyjnych. A co dopiero poród, jak oni sobie nie radzili nawet z takim menstruacyjnym. Więc to jest nie do opisania. Dlatego no, uważam, że no, różne rzeczy mogą się tutaj zdarzyć i powinniśmy wszyscy tutaj jednak z przymrużeniem oka to wszystko traktować. No dawaj. To lecimy. Mam 28 lat i 2 tygodnie temu urodziłam córeczkę. Rodziłam prawie 30 godzin. Ja pieprzę. I byłam niesamowicie wyczerpana. Mój lekarz był świetny przez cały okres prowadzenia mojej ciąży i nigdy nie miałam z nim żadnych problemów. Pod koniec ból był nie do zniesienia. Ze względu na chorobę serca nie mogłam dostać znieczulenia zewnątrzoponowego. Jezu. I czułam się, jakbym miała zemdleć z bólu. Podczas okropnego skurczu wykrzyczałam: Jezus Chryste. Mój lekarz spojrzał na mnie i powiedział: proszę, nie musisz wzywać w takiej sytuacji Boga. Serio? Szybko wykrzyczałam do niego: pierdol się. Bardzo przez dobrze. Przez resztę porodu nic specjalnie nie mówił. Potem mój mąż powiedział mi, że może powinnam go przeprosić. Nie zrobiłam tego, ale teraz, gdy o tym myślę, może faktycznie powinnam go przeprosić. Czuję się winna i rozważam wysłanie listu z przeprosinami do szpitala. Czy zachowałam się jak dupka? Nie no, bez jaj! To jest normalnie narzucanie, przepraszam, to ona nawet nie zaczęła przeklinać czy coś takiego, tylko Jezus Chryste. Ona może nie wierzyć, cokolwiek. Ona może nie wierzyć w Boga, to co ją to interesuje, czy go to obraża, czy nie? Tak. To ja nie rozumiem. Jakby ktoś krzyknął innego Boga to z bólu, to nikt by się nie czepiał. Mogłaby traktować, mogłaby traktować Chrystusa jako postać historyczną i jednocześnie mogłaby krzyczeć, nie wiem, Sobieski. No i wiesz, o co chodzi, jakby masz rację, to w ogóle nie powinno wchodzić w ogóle w temat ale dyskusji. Ale to w ogóle jakie nieprofesjonalne zachowanie ze strony tego lekarza, że on jakieś swoje religijne przekonania podczas porodu na nią wylewa. I jeszcze jaka pretensja, proszę nie wzywać. No, co? Rozumiesz? Ona Słucham? By tam mogła przeklinać na... Ona to chyba powinna skargę na ten szpital, a no, nie ale absolutnie, ale niestety dowiedziałam się, że są takie szpitale w Polsce, które są takie bardzo, można powiedzieć, religijne i że tam faktycznie zakazują kobietom rodzić przez cesarskie cięcie, że tylko naturalnie. W ogóle mi nawet nie mów o takich rzeczach, bo nie skończymy dzisiaj. Albo skończymy w inny sposób. Bo mi się nóż otwiera w kieszeni. No serio. Naprawdę są takie szpitale. I tutaj, no ale wracamy do historii. Jakby moim zdaniem kobieta rodząca w 30 godzin w bólu ma prawo do wszystkiego. No. No tragiczna sytuacja. Bardzo mi szkoda tej kobiety, bo ja nawet sobie nie chcę wyobrażać, przez co ona musiała przechodzić, przez co przechodzą w ogóle wszystkie kobiety podczas porodu. A ten facet tak naprawdę to powinien się cicho, jak nie ma nic mądrego do powiedzenia. No. Albo jako lekarz powinien właśnie dawać jasne, klarowne wskazówki, żeby pomóc to jak jest, najszybciej to dziecko to wydać jest, na świat. Jego opinia moralna to nie jest w ogóle w żaden sposób w tym momencie ważna, tak? Bo to, on tylko przynosi dziecko na świat i to, co ona będzie mówiła, to powinien mieć głęboko gdzieś. Dokładnie. I to było bardzo nieprofesjonalne zachowanie i powinien się zamknąć. A jakby powiedział coś więcej jeszcze, to normalnie bym chyba walnęła Skajgę. No, czemu myślę, nie? Że w tym momencie i tak powinna, bo to jest jakieś narzucanie. W ogóle co to jest? Tak. Druga jakby kwestia. Była wredna, jakby nie była taka, wiecie, jakaś...
przez tego partnera. No właśnie, to mnie też strasznie zdenerwowało. No. Chłop, wiesz jakby co? Nie była zbita stopu, to powinna jeszcze, to by pewnie inaczej zareagowała, mi się wydaje. Facet, który ledwo został ojcem i powinien być tam, no dziękować tej kobiecie swojej, że... Nawet sobie nie wyobraża, tak, jaki ona ból. Ona... Nigdy takiego bólu nie doświadczy. Nigdy w życiu takiego bólu nie doświadczy. Szczególnie, że, przepraszam, jeszcze ci tylko powiem, potem dokończę na facecie, tylko powiem ci szybciutko, że kobiety, które rodzą należąco, co jest powszechne, oczywiście, to jest kwestia starodawnych zwyczajów, tak. które nie są dla naszego ciała optymalną pozycją do rodzenia i one są w o wiele większych bólach niż powinny być, no bo inne zwierzęta, no bo jesteśmy ssakami, rodzą inaczej i o wiele sprawniej, tak? Przede wszystkim, bez problemów. No bardzo wiele takiej pozostałości niestety jest i się przyjęło. I to jeszcze w medycynie, która powinna być nauką jak najbardziej rozwiniętą przede wszystkim, najbardziej odporną na jakieś dodatki, przede wszystkim religijne. No i jakiekolwiek inne, tak? Bo to ma być neutralne, to ma pomagać w zdrowiu i ten facet, innym, no. jej partner powinien po prostu ją wspierać, zwłaszcza, że ona teraz potrzebuje jeszcze więcej pomocy, zmiany hormonalne, zmęczenie, cały świat do góry nogami. 30 godzin to. Tak, a on jeszcze jej tekstem, no wiesz co, to powinnaś przeprosić. On po prostu ma uprzywilejowanie, które dla niego jest naturalne. Jeszcze zdziwiony. Ja sobie nie zdaję sprawy, jakie on ma szczęście, że jak chce mieć dziecko, to on tego dziecka nie rodzi. Dokładnie. Po prostu. On tylko siedzi i jeszcze przeciera. Boże, co to będzie? Co to będzie, chłopie, serio? Ty no tego nie wiem. Pójdziesz na kebaba, wrócisz i a dziecko już będzie dla ciebie. Tak naprawdę tak to wygląda. Dobra. Mamy werdykt. No absolutnie nie. Uważam, że kobiety w ciąży i kobiety w połogu i we wszystkich tych etapach bycia matką powinny być o wiele bardziej, no mieć jakby... O wiele większe zrozumienie od społeczeństwa, bo to jest bardzo ciężki okres życia. I no niestety, nie wiem czemu tak jest, no bo matka to jest taka osoba niby tak w teorii w społeczeństwie, która jest poważana, bo daje życie i tak dalej, a jest traktowana najczęściej jak głupia, albo jak jakaś, nie wiem, bez kompetencji do bycia matką, albo jak jakaś wariatka, bo jest człowiekiem i ją bolało. No po prostu, no, ale żeś zaczęła. Od historii. Zaczęłam mocnym akcentem, no zobaczymy, na czym skończymy. No po prostu się zdenerwowałam. O to chodzi trochę w tym. Mm-hmm. No nie wiem. Nie no, oczywiście żartujemy. Miało być lekko i przyjemnie. Lekko i przyjemnie, nie dzisiaj. Tak przed świętami, żebyście mieli o czym rozmawiać. No totalnie. Dobra, teraz twoja historia. No dobra. To a propos matek. I czy jestem dupką za wyśmianie dziewczyny mojego brata po tym, jak zapytała mnie, dlaczego nikt z nas jej nie lubi? Znaczy nie wiem, jaka jest sytuacja i trudno tutaj stwierdzić, no ale obstawiam, że no musi być dziwną osobą, że autorka zaczęła się śmiać w momencie, kiedy ta zadaje takie pytanie, więc musi być coś tam nie tak z tą dziewczyną tego brata. Odstaje od grupy, że tak powiem, może zachowaniem albo jakimiś poglądami. Nie wiem jak bardzo, ale mimo wszystko uważam, że nie jest dupką. Dobra. Słuchamy. To idziemy. Mam 20 lat. Mój brat Michał, 23 lata, jest ze swoją 22-letnią dziewczyną Julią od roku. Jest ona jedną z najbardziej pasywno-agresywnych i złośliwych osób, jakie kiedykolwiek spotkałam. Na drugie imię powinna mieć Wredota. To, co sprawiło, że nasza rodzina trzyma ją na dystans, to fakt, że kiedyś wściekła się na naszą mamę za to, że była wyrozumiała wobec zachowania mojej siostry z autyzmem. Mama pozwoliła jej czytać przy stole podczas obiadu, bo to ją uspokaja i nie zmuszała jej do jedzenia na siłę, gdy tego nie chciała. Dostała za to reprymendę od dziewczyny mojego brata za dawanie się rozpuszczonemu bachorowi. Ostro. Innym przykładem była sytuacja, w której moja mama poparła decyzję Michała o zrobieniu sobie tatuażu, na który oszczędzał od lat. Julia zadzwoniła do mamy i poskarżyła się, że wpłacił zaliczkę ciężko zarobionymi, zaoszczędzonymi pieniędzmi i umówił się na wizytę. Powiedziała mamie, że nie zamierza dłużej pozwalać na to emocjonalne kazirodztwo, jaki tekst w ogóle chamski, i że z przyjemnością umówi nas wszystkich na terapię rodzinną, ponieważ to mieszanie się sprawia, że czuje się niekomfortowo. Wciąż wypowiada takie komentarze, szczególnie pod adresem mamy. I to obrzydliwe, jak mało szacunku ma dla każdego człowieka oprócz siebie samej. W tym roku nie została zaproszona na Boże Narodzenie, ale Michał już tak. Nie jest jeszcze jasne, co planują zrobić w tej sytuacji. Kilka dni temu Julia zadzwoniła do mnie, ponieważ mama ją zablokowała. Powiedziała, że jest w trzecim miesiącu ciąży. Ale kurwa fart. I zaczęła długą tyradę na temat dynamiki rodziny. Następnie zapytała, dlaczego wszyscy mnie nie lubicie. Roześmiałam się z czystego szoku i zapytałam, czy mówi poważnie. Nawet nie odpowiedziała, powiedziała tylko, zadzwonię do ciebie, kiedy będziesz w nastroju do bardziej dojrzałego zachowania. I rozłączyła się.
Powiedziałam o tej sytuacji mamie, która jest po mojej stronie, ale Michał jest wściekły na mnie za to, że śmiałam się z pytania Julii i zły na mamę za to, że była po mojej stronie. Mama powiedziała mu, że musi porozmawiać z Julią o jej ciągłych komentarzach i o belgach i oczekuje przeprosin. Michał nie chce ze mną rozmawiać, a Julia zablokowała mój numer. Czy jestem dupką? O Jezu, no bardzo taka dziwna sytuacja. To znaczy powiem tak, uważam, że cała ta sytuacja jest bardzo dziwna i że dziewczyna tego brata jest faktycznie, nadaje zupełnie na innych falach i nie do końca też fair falach, że jest po prostu, no, wredna i to drugie imię, które nadała jej siostra brata, czyli Wredota, to myślę, że tutaj idealnie pasuje, bo to jest taka osoba, która stara się w jakiś sposób kontrolować może tego brata, a jednocześnie mówi, że to rodzina go kontroluje i wszystko robi pod siebie, nie zauważa, że inni wokół nich też mają jakieś tam potrzeby i warto by było się dogadywać wspólnie. Bardzo kiepsko zachowała się przy tym wspólnym obiedzie, kiedy ta siostra czytała sobie tą książkę, żeby się właśnie uspokoić i te tekst, że do tej matki, że daje się rozwydrzonemu dziecku, to po prostu już... Bachorowi. Jeszcze to jest w ogóle tak nacechowane negatywnie to zdanie, że ta dziewczyna tego brata powinna, no nie wiem, no moim zdaniem ta rodzina... Ja na miejscu tej matki to bym ją wywaliła z domu. Dokładnie i sorry, ale to nie jest dom dla ciebie. To jest jakaś małolata, która przychodzi i się zachowuje jak pani domu. Ja nie nadużywam tego sformułowania, ale z tego, co ja tak słucham tutaj, to mi to brzmi jak taka osoba narcystyczna. O tak. Taka centrum uwagi, żeby była, jeżeli ktoś już się... A jak nie jest? Tak. To już próbuje gdzieś tam knuć i zwracać na siebie uwagę. I teraz dokładnie, masz w sumie rację. Nie? Bo jak wszyscy się od niej odwrócili, to on nagle, hej, jestem w ciąży. I ona nagle gra ofiarę. A tak. To jest takie typowo, ja tak się nie znam za bardzo na tych, wiesz, definicjach, co to jest narcyzm, a co nie. Ale jak tak się to przewija tam gdzieś w necie, jak sobie słucham ten sposób, w jaki ona jest zaprezentowana, no to tak mi brzmi. Jest kilka takich cech, nie? Masz rację, ja też bym tak mogła ją ująć, może nie w 100%, ale faktycznie te cechy gdzieś tam przewijają. No bo nie wiemy, tak? Nie, też, właśnie ale... nie mamy takiej wiedzy z kolei, ale no bardzo ciężki przypadek. Ja w ogóle powiedziałabym na miejscu tego chłopaka, żeby się dwa razy zastanowił. On może jest zakochany w niej, może nie widzi tych wad, ale to jest ewidentnie coś nie tak i no jest to po prostu przykre. Że... No i ona jest w ciąży. No i ona jest właśnie w ciąży. I teraz, no ja nie wiem po prostu, nie wiem co powiedzieć, nie wiem co doradzić, bo... I to nawet nie jest tak, że ona jest w ciąży jakoś, nie wiem, 2 tygodnie, to jeszcze tam mogą miesiące. To jakoś, nie wiem, pójść zrobić jakąś aborcję czy coś, nie. Ona już 3 miesiące, ja nie wiem kiedy się robi aborcję, do kiedy. To ja też nie mam Ale takiego. W każdym razie chodzi mi o to, że po prostu ten syn, no to on raczej się będzie cieszył. I ona będzie tak, w ich rodzinie tutaj, już. Tak, bo on tutaj nic złego na jej temat nie tutaj mówi. Nie, to nie jest kwestia, do bazerwi z nią walić ją, nie? Tylko to jest po prostu już, ona już jest w ciąży, on tutaj jej broni, ale to w ogóle, ja rozumiem, że młodzi ludzie już nie się zachowują, ale to już jest dorosły facet, no 23 lata to już tak troszeczkę, no ma trochę, powinien już mieć trochę poukładane w głowie, nie? A on się zachowuje jakby w ogóle nie widział. Też jak pytanie, ona się wobec tych rodziców, mamy zachowuje i tej siostry drugiej. Też pytanie, jaką oni mają relację w tym domu. Może on jest taki po prostu stosunkowo nieśmiały i wiesz, i zawsze to gdzieś ta siostra, ta mama gdzieś tam nim sterowała, ale gdzieś tam mu doradzała i tak dalej. I on może tak, wiesz, no jest z nimi zżyty i po prostu nie jest taką osobą taką przebojową, że na przykład postawi na swoim. No ale trochę stawia na swoim, no bo na przykład zobacz. Tak nawiązując do tego, co mówisz, no on sobie zaoszczędził pieniądze, idzie na tatuaż. No to też nie robią to takie osoby, które... Tak, ale z drugiej strony może ta rodzina też ma tatuaże i to u nich jest normalne, że ktoś ale sobie widzisz, robi... Ale tej dziewczynie się to nie podobało. No dziewczynie się nie a podobało. A on i tak poszedł, więc nie był taka, nie jest takim popychadłem, no nie? Jest tak, nie jest taką ciapą, tak. Masz rację, w stosunku do tej dziewczyny nie jest, ale Boże, w stosunku do rodziny. Mi się wydaje, że ona sobie go owinęła wokół palca. I tak trochę, masz rację. I jest zazdrosna, że to rodzina w jakiś sposób ma na niego jakiś wpływ i jej się to nie podoba, że on bierze zdanie rodziny, a nie jej. No... I to może być klucz do rozwiązania, znaczy do rozwiązania, w sensie do tej sytuacji. Ale w ogóle sytuacji. Zauważ, jakie ona ma takie chamskie odzywki, no takie emocjonalne kazirodztwo, to jest takie, dla mnie to brzmi tak bardzo dramatycznie, no, taka no, drama no. Queen. Ona w ogóle, wiesz, tak tutaj właśnie ma chamskie odzywki, no. Totalnie bez szacunku do tej siostry i mamy. I jeszcze głupkowa to pyta, dlaczego wy mnie nie lubicie. No tak, bo to jest takie typowo zagranie manipulacyjne.
No. To jest typowe udawanie ofiary i udawanie, że przecież ja jestem dobra, fantastyczna dla was, czemu wy mnie nie lubicie? To jest wasza wina. Tak. Więc to jest typowe, takie narcystyczne zagranie. Dlatego ja mam taki, wiesz, taki red flag, nie? Ogromny. Bo po prostu tak mi to brzmi, ale no on już z nią wpadł i teraz to będzie... No współczuję chłopakowi, współczuję też tej rodzinie. On jeszcze nawet nie wie, że jak ona jest. W jakiej on jest dupie. No. Serio. Ale słabo, że on uważa, że trzeba jakieś przeprosiny dla niej. On jest zmanipulowany najwyraźniej, albo też jest taki głupi, no ale wydaje mi się, że jednak jak się pochodzi z jakiejś tam rodziny, z której no raczej z tego, co mówi, no to znaczy no nie ma jakichś złych relacji, no ale nie wiemy, tak? Tak, no, tak. No nie wiem, no to wydaje mi się, że no człowiek jednak powinien jakoś z tą rodziną sobie tam no dobrze sobie żyć, tak? A on nagle, wiesz, on nagle jest tak... Jeżeli jemu się nie podoba, jak oni się z tą, do tej dziewczyny jego odnoszą, no to niech ona im dupy nie zawraca, bo to ona pisze do tej matki, to ona dzwoni, matka ją zablokowała. Ona mimo to... A ona się wpierdala. To jest tak, że ona, no normalnie narcystyczne to jest dla mnie. Halo, ona jestem, szuka uwagi. Tak, dlaczego nikt się nie odzywa? Nawet nie chodzi o taką uwagę dobrą, że o jaka to jesteś wspaniałka, jakąkolwiek. Jakąkolwiek. Dobra, mamy werdykt. No, siostra nie jest dupką, ale dupką nie. Jest typiara. No, pewnie, że tak. Totalnie. Pewnie, że tak. Tym oto sposobem przechodzimy do drugiej mojej historii. Mhm. Nieco innej, ale też związkowej, więc zobaczymy. Czy jestem dupką za gotowanie tylko dla siebie, a nie dla mojego chłopaka, po tym jak się pokłóciliśmy? Nie. Czemu? Czemu miałaby być dupką? No, może będzie, zobaczymy. Ale nie. Mój chłopak ma 25 lat i niedawno się do mnie wprowadził. Największym problemem, jaki mieliśmy do tej pory, były kłótnie dotyczące gotowania. Zanim się wprowadził, jego dieta opierała się na gotowym ramenie i prostych kanapkach. Odkąd się do mnie przeprowadził, z chęcią je to, co gotuje, a nawet podsyła mi dania, jakie by zjadł. To wszystko sprawiło, że całkowicie odszedł od ramenu i suchych kanapek. Z czasem zrozumiałam, że tak naprawdę, gdybym to ja czegoś nie ugotowała, to nie mielibyśmy co jeść. Powiedziałam mu, że to niesprawiedliwe. Albo musi wziąć na siebie więcej obowiązków, by zrekompensować to, że nie gotuje, albo musi gotować minimum 3 dni w tygodniu. Powiedział, że tak naprawdę nie ma to dla niego znaczenia, co je, więc nie powinien musieć gotować. Stwierdził, że gotując, robię to tylko dla siebie. Wzięłam sobie do serca to, co powiedział i od tej pory robię posiłki tylko dla siebie. Z dobrego serca kupiłam mu paczkę gotowego ramenu. Był nieźle wkurzony, kiedy zrobiłam sobie risotto, a on dostał miskę zwykłego, kupnego ramenu. Boże, co za... Kocham ją. Mistrz świata. Fantastyczna babka. Dawaj dalej. Z uśmiechem przypomniałam mu, że przecież nie obchodzi cię, co jesz. Jak myślicie? Czy przesadziłam? Boże! Fantastyczna lacka. Fantastyczna. Dała mu nauczkę. Da, to co chciał. I to taką to, co chciał. Z klasą. Fajnie, bo to nie było chamskie, że gdzieś tam kogoś poniżasz czy coś. Kłóciła się z nim. Dobrze, skoro taka jest twoja decyzja. Wziąłem sobie do serca. To sobie z nią żyj. Nie, no fantastyczne w ogóle. To jest dorosły człowiek, on taką decyzję podjął, a teraz 25 na oczywiście, no będzie grał ofiarę, bo biedny facet, 25-letni, on nie wie jak wodę zagotować. Rączek albo tylko nie umie, ma. Żeby zalać sobie gotową zupkę chińską. Tak. Proszę cię, bardzo dobrze zrobiła. Nie, ale no, jak on ją traktuje w ogóle. Ale jak, nie... ona by, jak ona mu robi jedzenie, które no nie musiałaby dla niego robić, a on jeszcze, o, ja to mam to w dupie, że ty dla mnie gotujesz. Tak, ale to dla mnie nie jest ważne. Gdyby nie było to dla niego ważne, to by tego nie jadł tak naprawdę. Jadłby dalej te kanapki i tak dalej, więc to jest takie gdyby głupie tego pieprzenie. Gdyby to nie było ważne, to by się nie wykłócał potem, nie? Tak, to jest takie głupie pieprzenie, że robisz to dla siebie, bo on po prostu umywa rączki. I równie dobrze mógł powiedzieć, wiesz co, ty gotujesz dla siebie, ja nie będę tego jadł, zostaw sobie na następny dzień. Na przykład. Na przykład. No, mogła ona też z dnia na dzień powiedzieć, wiesz co, nie z tej porcji drugiej, bo to jest dla mnie na drugi dzień. By się tak. Zdziwił chłop. No właśnie. Bo ona przecież gotuje tylko dla siebie. No właśnie. Więc o co chodzi? I to jest no, przykre, że dopiero mieszkając razem wychodzi takie tak. Coś na jaw. Musiał się skonfrontować z tą odpowiedzialnością, którą ona od niego zaczęła wymagać i nagle mu się już nie podoba. Nagle on tak, już, nagle to już jest nie ich życie, nie ich dom, tak. Nie ich odpowiedzialność, tylko jej. Więc typowe, zacofane podejście do kobiety jako służącej, jako najlepiej tak. Prostytutki, pani domu, gospodyni, sprzątaczki, ogrodniczki, a on siedzi, zarabia pieniądze, pewnie zarabia najniższą krajową i wielki kurwa... Pan i władca. Wielki kurwa nie hrabia. Nie byłabym sobą. To nie powiedziała. Pani władca. I wielki hrabia przyjeżdża do domu, kobieto, rozkładaj nogi i dawaj obiad jednocześnie. No nie, no po prostu... Jeszcze on mówi, dobrze, że... Bardzo dobrze, że od samego początku pokazała mu, jak to będzie wyglądało i że się nie daje. Fantastyczne zagranie,
asertywne, kulturalne, a jak do niego nie dociera, to kopa mu w dupę. I tyle. Tyle mam do powiedzenia. Tak, też mam tyle do powiedzenia, dodam tylko, że mam nadzieję, że ta dziewczyna się nie złamie i po prostu właśnie tak jak mówisz, albo w tą stronę, albo w tą, jeżeli tak. nie zmieniasz swojego zachowania i nie gotujesz dla mnie również, bo ja też chcę coś jeść, tak. To nara z mojego życia. Standardy trzeba mieć, nie ma co się dawać takim półgłówkom, którzy nie doceniają ani ciebie, ani twoich starań, ani tego, że w ogóle nie tylko tego, co robisz dla nich, ale w ogóle, że jesteś dla nich też. Tak. Nie, do widzenia. Naprawdę to nie jest nikomu potrzebne. Ona może sobie równie dobrze gotować, sama, mieszkając sama. I to nie jest dla niej żaden problem. Ona sobie poradzi. Więc naprawdę, dziewczyno, jeżeli nie masz... Jeżeli on się nie zmieni, to nie trać na tego typa czasu. Póki, po prostu to tak. jest wielkie dziecko, a ty jeszcze dzieci nie masz. Ty masz mieć partnera. Jeżeli teraz on się tak zachowuje, to potem będzie tylko gorzej. Tak samo będzie, tak. jak będą dzieci, jak będą zwierzęta. No, więc tyle. Dorośnij, typie. Bo dorośnij, jesteś naprawdę. Stary na takie zachowanie. Wstyd. I jeszcze masz dziewczynę. Wstyd i hańba. No, żenada. Dobra, dawaj dalej. Boże, coraz bardziej się denerwuję. Dobra, teraz ja. Czy jestem dupkiem, bo wyśmiałam jedzenie zrobione przez moją żonę, mimo że nie wiedziałam, że to ona je przygotowała? No nie jest dupkiem. No nie wiedział. To czasami jest tak, że jak nam nie smakuje, to często tej bliskiej nam osobie mówią pyszka. Bo wiemy, że na przykład dużo czasu spędziła ta osoba gotując to, albo nie miała siła to i tak robiła. No on nie wiedział, że to ona. A on nie wiedział, więc my też często... Jest tak, że ludzie lubią... Jakby potrafią krytykować kogoś za coś i jeżeli im coś nie smakuje, a wiedzą, że to zrobił ktoś zupełnie im obcy, czy tam jeszcze dalszy, no to łatwo powiedzieć, kurwa, no nie smakuje mi to. Albo ze stolacji, no bo nie widzisz tej osoby no właśnie, na oczy, nie? Więc nie jest dupkiem, no co ty. No dobra, no to czytamy. Dobra. Moja żona i ja mamy 46 i 47 lat. Jesteśmy małżeństwem od 19 lat, a moja żona ani razu podczas trwania naszego małżeństwa nie gotowała. Szczerze mówiąc, nigdy mi to nie przeszkadzało. Powiedziała mi, że jest beznadziejna w kuchni, a ja i tak lubię to robić. Wczoraj miałam długi dzień w pracy i powiedziałam o tym żonie. Powiedziała mi, że zamówi nam jedzenie, żebym nie musiał gotować. Wróciłem do domu, a ona nakryła do stołu. Jedzenie zostało starannie ułożone na dwóch talerzach, co powinno być moją pierwszą wskazówką, że było to domowe jedzenie. Zacząłem jeść, ale jedzenie było mdłe, praktycznie ohydne i nie przypominało niczego, czego kiedykolwiek wcześniej próbowałem. Zupełnie nie ma do tego typiara talentu. Do tego wszystkiego zaczynała mnie boleć głowa i naprawdę nie byłem w nastroju na jakieś gówniane jedzenie. Podniosłem wzrok znad posiłku i powiedziałem jej: to jedzenie jest do dupy, proszę nie zamawiaj więcej z tego miejsca. Wprost. Zrobiła się bardzo cicha, a potem smutna. Zapytałem, czy wszystko w porządku, a ona odpowiedziała, że tak. Zdziwiłem się, bo zazwyczaj śmiało komentujemy złe jedzenie z restauracji i po prostu się z tego śmiejemy. Ale moja żona przez całą kolację wydawała się nieobecna. Po kolacji nie przestawałem dopytywać się, co się dzieje, aż w końcu pękła i powiedziała mi, że to ona ugotowała kolację, zamiast zamówić dostawę. Powiedziała, że przeprasza i że więcej nie będzie dla mnie gotować. Poszła prosto do łóżka. Boże! Mnie jest tak szkoda, też, tak ale on nie jest dupkiem nadal, ale nie, mnie nie jest. No. O, jest bidna taka. Ale poczekaj, dokończę. Jezu. Następnego dnia musiałem wcześniej wyjść, kiedy jeszcze spała, bo prosiłem kumpla z pracy o radę, a on powiedział, że nie powinienem tak mówić o niczyim jedzeniu. Czy jestem dupkiem, czy po prostu popełniłem szczery błąd? Dobra, zacznijmy może od tego, czy jest dupkiem, a potem przejdę do tej biednej kobiety. No. No nie jest dupkiem, nie jest dupkiem i ta rada kolegi to też nie do końca. Skoro... Bo on nie wie, że on tak oni dokładnie. Komentują na bieżąco. Bez jej, no jak za coś płacimy, to wymagamy dobrej jakości. Jeżeli tak. coś jest niesmaczne, no to mamy prawo krytykować, no bo za to zapłaciliśmy. I zresztą, że on tutaj podkreślił autor, że niejednokrotnie swoją żoną faktycznie oceniali jedzenie i krytykowali śmiało, jeżeli coś było nie tak. Więc tym bardziej powinien krytykować, jeżeli mu nie smakuje. No ale ta żona... No kochana tak taka, 19 lat w związku i nie gotowała, bo po prostu nie lubi, nie ma do tego drygu. No. No ale mój dobra, ugotuje, bo nie? Boże, nie. Nałożyła starannie ale na talerze. Ale kto od razu tak umie gotować? No nikt. Trzeba tak, się tego nauczyć. No, oczywiście. Niektórzy oczywiście są jakimiś tam niesamowitymi szefami kuchni od urodzenia, tak. ale taki przeciętny człowiek no musi się nauczyć. Musi albo gdzieś tam mieć przepis, albo ktoś go musi nauczyć i tak. nie ma innej opcji. Na... Przepis czasami też nie tak, wystarczy. Tak, też nie wystarczy. Trzeba się po prostu naprawdę takich metoda prób i nauczyć. Błędów też niekiedy, nie? Że tutaj trochę więcej soli, tu mniej i tak dalej, ale no... Tutaj gotować dłużej, tutaj... Bardzo tutaj. Mi jej szkoda, że to no. nie wyszło i no szkoda mi jej też dlatego, że ona po prostu taka, chciała mu... Taka była bina, taka podekscytowana. Przepraszam, nie poszła spać! Może taka załamana tak i mi trochę mi jej żal, bo mogła sobie pomyśleć, Boże, nawet mi gotowanie nie wychodzi. No, może jest z jakimś takim też cięższym... Dołku, okresie w życiu. No mam nadzieję, że aż tak bardzo tego nie przeżywa i że po prostu poszła spać, no bo już miała dość tego dnia. No. Ale bardzo mi jej szkoda. Tak a ten facet, no mam nadzieję, że
ją tam jakoś dobre słowo jej powiedział. Niech jej kupi kwiatki, zabierze ją do instalacji, powie, kochanie, nic się nie ma, ja będę gotował. Dokładnie. O, na przykład ten sposób. Znaczy on tak gotuje. On tak gotuje, bo mu to sprawia przyjemność, jak powiedział sam, że mu nie sprawia to przynajmniej nieprzyjemność. Nie jest to kłopot. Tak. Więc nie, no bardzo taka śmieszna sytuacja. Trochę śmieszna. Śmieszna, ale bardzo ale mi, tak, no tak mi jej żal. Nie wiem, jakoś tak poczułam to. Przytuliłabym ją po prostu. No. Dobry ten talerz. No i teraz, gdyby było inaczej, gdyby on wiedział, że to ona gotowała, to on to zjadł pewnie ze smakiem. No może nie ze smakiem. Ale z udawanym smakiem zjadłby i powiedział całkiem dobre. Słuchaj. Następnym razem ja będę gotował. Nie, tak. No pewnie by jakoś to inaczej ubrał słowa i by się zaczęli śmiać. No na pewno by nie powiedział, że jest do dupy. I że nie zamawiaj z tego samego miejsca. No wiadomo, to był, tak jak on powiedział, no to był szczery błąd i po prostu nie mógł tego przewidzieć. To też nie jest tak, że ona na przykład mi powiedziała sobie, ja ugotuję tam na przykład w poniedziałek obiad, a on o tym zapomniał i nie wiedział, że to jej, tylko po prostu on naprawdę nawet nie mógł pomyśleć, skoro ona nigdy nie gotowała, to mu to do głowy nawet nie mogło przyjść. No, bo ona jeszcze mu powiedziała, że ona zamówi. Więc mogła to była taka niespodzianka. I nawet jeżeli on powiedział, że rozkład tego dania mógł świadczyć o tym, że jest to domowe jedzenie, to też nie do końca. Mogła przełożyć po prostu na talerze no i tyle. Że tak. Więc on nie powinien się czuć winny, jej po prostu szkoda, no bo jej nie wyszło to ugotowanie, no. Ale spróbowała i przynajmniej wie, że to nie jest dla niej. Albo może sobie pójść na jakiś kurs na tak. Jakieś, jeżeli zajęcia, dokładnie. Jeżeli może bardziej pieczenie jej będzie wychodzić, bo to też nie idzie w parze. Niektórzy potrafią ładnie, dobrze piec, no, a ja z kolei... No ja na przykład jestem lepsza w... Nie wiem w czym w sumie. Chyba jestem we wszystkim postaci. Nie, Adusia, co ty opowiadasz? Ty masz wiele talentów kulinarnych. Na przykład nikt nie robi takiego dobrego makaronu ze szpinakiem i ciecierzycą. No, to prawda. No, słuchajcie, gdybyście kiedyś mogli to skosztować... Może kiedyś jakaś restoration. Dobra. Czyli tak, werdykt jest taki, że no nie jest dupkiem, nie to jest był dupkiem. Faktycznie szczery błąd. I po prostu no taka seria niefortunnych zdarzeń, która doprowadziła do tego, że mogę się tak powiedział. Tak. Ale no... Nie, on jest dupkiem, bo... Ale ona teraz po prostu potrzebuje, żeby ktoś jej powiedział, że wszystko jest okej i żeby się nie martwiła i że to w ogóle nie wpływa na wartość jej, bo czasami trzeba po prostu uzyskać jakiś komplement, takie też wsparcie, nawet w takich głupich sytuacjach, nie? No... Więc... No kocha... No bardzo mi szkoda, ale... Taka kochana, że tak... Trzymam kciuki, że kiedy dzisiaj się uda. Też. Żeby nie chciała. To co, teraz ty. Tak, moja ostatnia historia. Dobra, teraz mam taką historię, która jest w sumie na czasie. Mam wrażenie, że faktycznie chociaż każdy z nas taką osobę albo zna. Ale to co, jest jakaś świąteczna? Nie, że świąteczna. A. Bardziej mi chodzi o taki, no trudno to nazwać modą czy trendem, ale bardziej takim upodobaniem może współcześnie. No, dobra. Czy jestem dupką za nazwanie mojego siostrzeńca smutnym, beżowym dzieckiem? Jakiś komentarz? No jeżeli to jest dziecko, to się tak nie powinno mówić o dzieciach. Okej. Mam 2 dzieci, 2-letnią i 6-letnią córkę. Moja siostra ma 1,5-rocznego synka. Jest... I ona o tym synku? Czekaj. Ja pieprzę. Jest blogerką mamą i uwielbia wszystko, co jest w kolorach bieli i beżu. Ta preferencja odzwierciedla się w każdym pomieszczeniu jej mieszkania, łącznie z dekoracjami sezonowymi i oczywiście najbardziej skupia się na ubrankach jej synka oraz jego zabawkach. Mhm. Kilka miesięcy temu natknęłam się na kanał na TikToku, na którym kobieta opiniuje trend, który nazwała smutnymi, beżowymi dziećmi. Myślę, że to naprawdę zabawne. Stało się to żartem w naszym domu. Ale kurwa zabawne. Ale się wkurwiłam. Podczas naszej ostatniej wizyty w jej mieszkaniu z rodzicami i mężem, mój siostrzeniec siedział mi na kolanach. W pewnym momencie zrobił smutną minkę, a mi wymsknęło się sformułowanie smutne beżowe dziecko. Jezu. Naprawdę nie spodziewałam się, że stanie się to powodem do awantury. Moja siostra dosłownie wpadła w szał. Wyraziła frustrację, stwierdzając, że jest zmęczona tym, że ludzie krytykują jej preferencje dotyczące dekoracji. Kiedy mój brat próbował wyjaśnić, że miał to być żart i że za bardzo bierze to do siebie, ze złością rozlała czerwone wino na biały obrus, wykrzykując: czy jesteś teraz szczęśliwy? Obrus już nie jest biały. Następnie jaka w ogóle awanturnica? No, totalnie. Następnie poprosiła nas, żebyśmy wyszli i od tego czasu zasypuje mnie bezpośrednimi wiadomościami na Instagramie, wysyłając mi liczne konta innych mam o tej samej beżowej estetyce. Aha. Moja mama uważa, że powinnam przeprosić za mój niezamierzony, niegrzeczny komentarz. Jestem całkowicie zaskoczona, bo tak naprawdę to nie było nawet skierowane do mojej siostry. Tak się złożyło, że mój siostrzeniec miał na sobie beżowy sweterek i zrobił przesadnie smutną minę, co wywołało śmiech. Dlatego nazwałam go smutnym, beżowym dzieckiem. No tak, ale ona nie dlatego go nazwała smutnym, beżowym dzieckiem, tylko nazwała go dlatego, bo widziała filmik na YouTubie czy tam gdzieś. Więc uważam, że po pierwsze...
to jest jej wina, a po drugie, że ta siostra również przegięła z reakcją. Więc jakby obie były takimi dupkami, ale wkurwia mnie to, że kobiety oraz dziewczynki, nieważne w jakim wieku, nie mogą po prostu mieć jakiejś tam swojej estetyki, którą lubią. Tak, tak samo jak lubią Barbie, tak samo jak lubią Taylor Swift, tak samo jak lubią jakiekolwiek inne rzeczy, które są dziewczyńskie, bo od razu to jest głupie, to jest żenujące, to jest dziewczyńskie. Nie, to jest ich i im się to podoba, więc zamknij japę, jeżeli tobie się to nie podoba, to nie komentuj. Ty nie masz dobrych intencji, tylko ty wyśmiewasz się z drugiej osoby. No. I tak to trzeba nazwać. Totalnie. To jest wyśmiewanie się z tego, że ktoś coś lubi. I ktoś ma jakąś swoją estetykę i to sprawia tej osobie radość. A ty jesteś wredną, zgorzkniałą pipą, która uważa, że jest ponad innymi ludźmi i która uważa, że jeżeli ktoś ci się czymś ekscytuje, no to jest, nie wiem, jakiś niepoważny, tak, nawiedzony, a ja jestem taka poważna, dorosła, ja to nie będę miała swojej estetyki. To jest głupie, bycie tak jak inne dziewczyny. Nie, to nie jest głupie. Po prostu jesteśmy ludźmi i każdy ma prawo do tego, żeby sobie jakieś szczęście w tym życiu znaleźć i czymś się cieszyć. Dokładnie tak. A ona była tylko i wyłącznie motywowana byciem, nie wiem, jakąś wredną, zazdrosną, nie wiem co to było, ale po prostu to nie była pozytywna motywacja z jej strony. Ona po prostu się wyśmiewała. Ja rozumiem, że wcześniej wyśmiewała się w sercu i to jej się wymsknęło, ale nie zmienia to faktu, że jej podejście do jej siostry jest podejściem, które ona ma z góry. Ona ją traktuje z góry. I to jest nie okej. I też się nie dziwię, jeżeli ta siostra teraz usłyszała, że się tak wkurwiła, no może nie rozlewałabym wina aż na obóz. Może miała jakiś naprawdę fatalny dzień, albo słyszała to już tyle razy, że po prostu jej pękła żyłka. Ale trochę przegięła z tą reakcją, faktycznie. No mogła się wkurzyć, ale no bez jaj. Jakby nie róbmy takiej awantury, szczególnie przy dziecku, rozlewając wino, krzycząc, tak? Bo też może spokojnie, tak? Ale nie zmienia to faktu, że to, jakie ma podejście ta jej siostra, która jest ciocią, a nie matką, znaczy ona też jest matką, tak, ale ciocią dla tego dziecka beżowego, jest po prostu podejściem, które nie jest na równi. Ona po prostu się czuje lepsza. I to nie jest okej i powinna się zastanowić nad tym, skąd takie podejście się wzięło w niej, bo to jest traktowanie innych ludzi po prostu jako gorszych. A to nie jest w porządku w żadnej sytuacji i się wkurwiłam. Dobra. Jak tylko to słyszałam, że te beżowe, bo ja już wiedziałam, że tak jest, że są takie, jest takie podejście do kobiet, no bo oczywiście matka, no to już jakoś nienormalna, bo lubi kolor jakiś, bo lubi mieć jakąś tam estetykę, no nie wiem, tak jak dziewczynka 5-letnia lubi Barbie. O, ty jesteś taka dziewczyńska, ty jesteś taka dzieci, inna. Albo dziewczyny się cieszą, że idą na jakiś koncert. No to jest takie żenujące. Dziewczyny, kobiety to też są ludzie. I dajmy im jakąś przestrzeń, w której one mogą się czuć swobodnie, mogą się cieszyć i mogą sobie z tego życia czerpać i korzystać w szczęściu, bawiąc się, tak, a nie po prostu cały czas musisz się powstrzymywać od tego, żeby się śmiać, żeby się czymś jajać, żeby się czymś ekscytować, no bo zaraz przyjdzie jakaś pipa albo jakiś facet, który powie, że o, ty jesteś dziewczyńska, to ty, jest tyle innych dziewczyn, które to lubią, jesteś nieoryginalna, jesteś tak jak inne dziewczyny, zamknij się. Do widzenia. Dobra, teraz. No zgadzam się w większości oczywiście z tobą. Znaczy nie, no zgadzam się z całości. Ja dodam tylko od ciebie takie inne spostrzeżenie, bo faktycznie kilka chyba na TikToku nawet takich rodzin obserwuję. Ale ja lubię, jak oni tam opowiadają o tych zabawkach dla tych dzieci i tak dalej. To jest po prostu takie urocze i te dzieci jest takie maszerujące. Estetyczne też w ogóle. Tak, i faktycznie jest, nie chcę tego nazwać trendem, bo to jest głupie słowo, ale może faktycznie jest jakieś takie teraz akurat bliższe upodobanie ludzi, że... Ale Basiu, ale nie ma nic złego właśnie w trendach. No wiem, ale nie chcę tego powiedzieć trendem, że to jest takie upodobanie teraz, a za tydzień na przykład już, że to jest taka moda, tak? I że wszyscy lecimy na tą, o to mi chodzi. Myśli, że to nie jest taki przemijający szybko. Tak, ten, tylko tak? Po prostu właśnie nie chcę tego tak w ten sposób ubierać, tak zawężać, o. No i dużo z tych rodzin właśnie jest takimi rodzinami beżowymi tak zwanymi. Mhm. I to są takie rodziny, które te ubranka, cały wystrój domów, ale głównie to się skupia na dzieciach. Wszystko dobierałam w kolorach beżu i bieli. Zwłaszcza też zabawki, że wszystko drewniane, jasne drewno, nie? I nic, żadnego koloru. No i to jest dyktowane wieloma warunkami. Niektórzy, ponieważ lubią faktycznie taką estetykę jasną, a drugi wzgląd, który gdzieś tam też słyszałam, to jest taki, że po prostu nie chcą nadawać konkretnych kolorów czy dziewczynce, czy chłopakowi. Rozumiesz? Ja też, przypisywać. Ja też słyszałam o czymś takim, że nie chcą je przebodźcowywać. I przebodźcować. Tak, dokładnie. Czyli nie nadawać, że na przykład dziewczynka różowa, chłopak tak, tylko niech sami sobie wybiorą, jak będą starsi, jakie kolory wolą. A także po prostu właśnie
ich też nie przebodźcowywać, żeby to wszystko było takie naturalne i proste i jeżeli będzie chciało jakiś kolor, to sobie z czasem wybierze, tak? Mhm. Nic na siłę. No i jeżeli chodzi o takie podejście, to jestem wielką fanką, bo ja uważam, że no bardzo mnie tak jakoś, nie chcę powiedzieć, że zniesmacza, ale o, będę miała córeczkę cały pokój na różowo. No kurczę, a dziewczynka się urodzi i będzie lubiła niebieski, coś stanie. No wiecie, o co chodzi, albo nie? Zielony, albo no wiadomo, że takie małe dziecko nie powie, jaki kolor jej się podoba, ale ja po prostu nie lubię tak przypisywać konkretnej płci dany kolor. Fajnie, jak jest tak po prostu... Szczególnie, że kiedyś było kompletnie na odwrót kolory, to dziewczynki miały niebieski. Dokładnie, dokładnie. Więc to jest tylko i wyłącznie ustosunkowane jakoś pomaryjny, tam społecznie. Tak naprawdę, naprawdę, to nie żart. Tak? No. A nie wiedziałam. Dla mnie to jest naprawdę takie urocze i bardzo mimo wszystko nowoczesne podejście do życia. I też te, pamiętajmy, te zabawki są najczęściej drewniane, więc tak, obniża tak. to też zawartość plastiku. Tak. Dlatego dziecko ogólnie to jest bardzo zdrowe. Oczywiście. Więc podejście takie jak tej siostry no było po prostu no nie na miejscu, bo to jest jej siostra i ona nie powinna w ten sposób mówić jeszcze w otoczeniu tych dzieci, że ojej, biedny beżowy chłopczyk, tak? I te córki są malutkie też jej, bo tam jedna ma 2 lata, druga ma 6 lat, to w sumie nie taka mała. I ona to słyszy i wyrabiają sobie taką opinię, że o kurczę, to te dzieci są gorsze. Jak ktoś jest inny, to jest gorszy. To jest gorszy. Bo my na przykład mamy kolorowe zabawki. Tak, a ty jesteś szary, bury, to jesteś gorszy. No. No i wyobraźcie sobie, jaka matka po prostu. No właśnie, i tak się potem rodzą i wychowują osoby bez szacunku do innych ludzi, przez takie właśnie matki. I takie właśnie i takich też... rodziców tak. ogólnie, bo nie tylko matki, przepraszam bardzo, tutaj mój błąd, ale przez rodziców ogólnie, tak? Którzy uważają się za lepszych od innych, bo dzieci naśladują, a nie co tak, im dokładnie. Powiesz im, miej szacunek, to one nie. Ty musisz im pokazać, że trzeba mieć szacunek. I tutaj też warto dodać, że po prostu wtrącanie nosa w życie innej rodziny, że masz tak, a nie inaczej wychować dziecko, tak, a nie inaczej je ubierać, to jest po prostu gówniane zachowanie, bo tak no, to trzeba nazwać. No ale ona nie wtrącała jakby, nie? No ale takie komentarze, no to jest trochę wtrącanie. No beżowe, smutne dziecko. To jakby ubrała kolorowe, to by się już nie wtrącała. Więc jak to inaczej nazwać? No jest to trochę wtrącanie i gdzieś tam niby w żartach, ale w jakiś sposób, a ja się nie dziwię trochę tej dziewczynie, że wylała to wino. No wiadomo, to było takie ostentacyjne bardzo. Ale ja sobie to wyobrażam, bo też widziałam pod tymi właśnie TikTokami tych rodzinek, ile tam jest hejtu. Tak. I po prostu ja sobie wyobrażam, jakie mogła usłyszeć komentarze, zwłaszcza, że ona jest blogerką, w jakiś sposób tam jest było opisane. A, więc, tak, nie, nie to więc ona gdzieś tam żyje w tych mediach no społecznościowych. No tak, to na pewno też się spotyka z i tym takim. I z bardzo dużym pewnie hejtem właśnie, jak to możesz tak dziecko, to tamto biedne, bez koloru. Każdy ma opinię przecież. Tak, i najlepiej, najważniejsze oczywiście jest jego opinia. Mamy historię naszej słuchaczki. I to jest historia świąteczna, no bo mamy ostatni odcinek, to jeszcze zupełnie na ostatnią świąteczną historię, którą mogłyśmy, dlatego lecimy. Czy jestem dupką, że kazałam mojej mamie wybierać, z kim chcę spędzać święta? Znaczy no może dupką, dlatego że kazała. No bo jeżeli ma kilka gdzieś tam rodzin i każda rodzina robi swoją Wigilię, no to i tak trzech musi wybrać, z kim chce spędzić te święta, więc uważam, że nie jest dupką, no ale mam nadzieję, że nie powiedziała to w taki sposób ze mną albo w ogóle, nie? No dobra, no to zobaczymy. Mam o rok starszego brata, mieszka w Polsce, 35 lat, na utrzymaniu rodziców. Wieczny bezrobotny, uwikłany w narkotyki. Ja mam 34 lata, mieszkam w UK i samotnie wychowuję 2 córki. Rodzice mieszkają w Niemczech. Mój brat jest bardzo agresywny po alkoholu i w ogóle. Zeszły święta u rodziców wspominam słabo ze względu na dzieci, które były świadkami wyzwisk i prawie rękoczynów w stosunku do mnie i rodziców. Po wyjeździe zdecydowaliśmy, że następne święta spędzimy tylko my, czyli ja, moje dzieci i moi rodzice u nich w Niemczech. W drugim tygodniu grudnia okazało się, że mój brat został pobity i moja mama chce jechać do Polski. Oświadczyłam jej, że jeśli przywiezie go na święta do Niemiec, to ja i moje dzieci rezygnujemy. Powiedziała mi, że mnie się układa, a jemu nie. Powiedziałam, że ma wybierać, z kim chce spędzić te święta. Ze mną i jedynymi wnukami, czy z nim, który robi burdy i robił z jej życia piekło przez 10 lat. Jeżeli on tam będzie, to odwołam wyjazd, który planowaliśmy od czerwca i za który już zapłaciłam. Czy jestem dupką? No to jest bardzo ciężka sytuacja. Ja też to rozdzielę na 3 etapy. Pierwszy etap to relacje mamy z tym synem. Ja się nie dziwię, że ona jedzie do tego syna, do tej Polski, mimo jaki on nie jest i ile jej krzywdy być może w życiu zrobił. To jest jej dziecko i no niestety, niestety albo stety, więź między matką a dzieckiem jest bardzo silna. I nieważne ile to dziecko ma lat, może mieć 50 lat, ale jeżeli dzieje mu się krzywda, bo nawet został pobity z własnej głupoty, dajmy na to,
no to ta mama, ja się nie dziwię, że ona pojechała i chce go na święta. To jest jej dziecko i ona mimo wszystko w takich świątecznych chwilach chce pamiętać dobre chwile właśnie, dobre sytuacje. Chce mieć swoją córkę i swojego syna przy jednym stole, bez względu na to, jakie życie wiodą, a nie gdzieś tam rozwianych po całym świecie. I ja się nie dziwię, naprawdę się nie dziwię. No ale z drugiej strony jesteś ty, nasza słuchaczko, która chciałaby mieć fajne, normalne święta, bez jakichś burt, bez awantur, bez stresu. Masz swoje dzieci, chciałaby, żeby te dzieci miały pewnie dobre wspomnienia ze świąt. No i boi się, że ten twój brat może je zakłócić w jakiś taki niestosowny sposób i w ogóle też się tobie nie dziwię w tej sytuacji. Natomiast tutaj jest trudno cokolwiek w sumie też doradzić, ale też przede wszystkim powiedzieć, bo ja tak mówię, nie dziwię się tej mamie i ona pewnie zrobi wszystko, żeby ten syn jednak był na tej Wigilii. Ale w momencie, kiedy ty rzuciłaś takim trochę ultimatum, to ja tak sobie myślę i nie bierzcie tego do siebie, ale tak sobie myślę, co bym zrobiła na miejscu tej mamy i może to było głupie i takie bardzo kontrowersyjne. Ale uznałabym, że moja córka, która ma swoją rodzinę i całkiem dobrze jej się, powiedzmy, wiedzie, no to poradzi sobie w te święta i będzie miała te święta piękne, jeżeli nawet sama je urządzi. A ten mój syn, któremu się totalnie nie wiedzie w życiu, który popadł w jakieś tam kłopoty, nałogi, być może tylko i wyłącznie swojej głupoty, mimo wszystko chciałabym, żeby miał chociaż te Wigilie normalne święta i to jego bym wybrała. Dziwnie, co powiedziałam, ale wydaje mi się, że może ktoś też podzieli taką opinię. No ja się nie zgadzam. Ja uważam, że ona ma dwójkę dzieci, to znaczy słuchaczkę i jej brata. I to on nie potrafi się zachować w towarzystwie wśród rodziny. To on naraża dzieci też swojej siostry na jakieś nieprzyjemności i też jakieś tam traumy, nie ukrywajmy, ze względu na jego zachowanie. I on jest dorosłym człowiekiem, który powinien tutaj być, to on powinien otrzymać ultimatum. To znaczy albo bierze się za siebie i ogarnia swoje życie, albo nie będzie zaproszony na przykład na te konkretne święta, bo w tym roku już są zaplanowane z córką. I rozumiem, że on był pobity, można mu przywieźć coś przed świętami, czy tam jest w szpitalu, czy jest w domu, można mu przywieźć jakieś jedzenie i tak dalej, ale uważam, że powinniśmy takich osoby trochę bardziej egoistycznie traktować, a nie pozwalać im na takie zachowania i przyjeżdżać przez te 50 lat ich życia, czy 60, czy nieważne jakim tam będzie miał lat, i głaskać ich po głowie, bo to są dorośli ludzie, którzy mają możliwości uzyskania pomocy. Nie każda pomoc jest płatna. Są jakieś tam są jakieś organizacje i fundacje, inne miejsca, gdzie można się zwrócić, żeby uzyskać pomoc. On tej pomocy najwyraźniej nie szuka. Mało tego, jeszcze wdaje się w jakieś bójki. W każdym razie to jest dorosły człowiek i ta matka trochę za bardzo go niańczy w tym momencie według mnie. No powinna po prostu wziąć pod uwagę też to, że ta córka nie zrobiła nic złego. To nie jest jej wina, że ten syn się tak zachowuje. Jej brat, czyli ty słuchaczko, twój brat, i masz też dzieci, o których ty musisz myśleć, no bo to one nie są niczym winne. Więc ja się nie dziwię, że ty absolutnie nie chcesz, żeby one przebywały po prostu z tym człowiekiem w jednym miejscu, szczególnie w takim czasie, kiedy to są święta, kiedy to mają być jakieś magiczne chwile też dla tych dzieci, no bo wiadomo, święta Bożego Narodzenia są zawsze najwspanialsze, jak jesteśmy jeszcze malutcy i wtedy są takie najwspanialsze wspomnienia, i dlatego nie dziwię się tobie zupełnie. Więc jeżeli tutaj, odpowiadając na twoje pytanie, czy jesteś dupką, no to nie uważam, że jesteś dupką i że powinnaś tutaj dbać o te dzieci przede wszystkim na pierwszym miejscu, ale też jest kwestia tego wychowania tego brata i no tutaj najwyższy czas jest tupnąć nogą, bo jeżeli przyzwalamy na takie zachowanie i on będzie widział, że nieważne co zrobi, to on zawsze dostanie wsparcie od rodziny i zawsze będzie nie tylko dostawał wsparcie, ale też jeszcze jest zapraszany na imprezy rodzinne, na której on sobie robi co chce, jest agresywny, no to on się nigdy niczego nie nauczy, bo niestety z takimi ludźmi trzeba krótko, trzeba im po prostu powiedzieć, że albo się zachowuje, im właśnie trzeba dawać ultimatum, albo się zachowujesz jak człowiek, normalnie, kulturalnie, nie popadasz w jakieś agresywne akcje i nikogo nie atakujesz werbalnie, nie bądź fizycznie, albo do widzenia, nie chcemy cię na świętach. Jak się nauczysz, jak pójdziesz, nie wiem, na odwyk, jak pójdziesz na terapię, jak się ogarniesz, jak zaczniesz nad sobą pracować i jakieś pierwsze postępy będą widoczne, to wtedy możemy porozmawiać o tym, żebyś był obecny znowu na świętach i na wydarzeniach rodzinnych. Do tej pory są małe dzieci, wnuki, które też są twojej mamy wnukami, to też jest jej jakby dzieci, jej dzieci, tak? Więc to też są osoby, które ona no tutaj powinna jednak wziąć pod uwagę, tak? Bo one są, no bo
Bogu ducha winne. I takie właśnie niańczenie takich dorosłych ludzi, którzy oczywiście są w nałogu i to jest ciężkie, ale nic nie robią z tym, żeby z tego nałogu wyjść i jeszcze gorzej, popadają w kolejne kłopoty, do niczego to dobrego nie doprowadzi. Taka osoba będzie zawsze czuła, że może sobie na wszystko pozwalać i nie ma żadnych konsekwencji jej czynów. Nadal jest zapraszana na święta i tak dalej. Więc uważam, że nie jesteś dupką, trzeba po prostu twardo tutaj stawiać granice, tak jak ty to zrobiłaś. I do tego jeszcze dobrze zrobiłaś pod kątem tym, że dbasz o swoje dzieci i usuwasz je z takich sytuacji. No bo taka jest prawda. Nawet jak on jest pobity, nawet jak on ledwo chodzi, no to nie wiadomo, jak się będzie dalej zachowywał. Tak, usiądzie przy tym stole i nie wiadomo, co będzie gadał, nie wiadomo, co będzie mówił do ciebie, do rodziców, do dzieci, więc no nie uważam, że to jest kwestia warta ryzyka, a rodzice może powinni po prostu pomyśleć o tym, jak oni pomagają mu w ten sposób jeszcze bardziej wchodzić w te nałogi i tak dalej, bo oni mu to na to pozwalają, po prostu. Bo nadal się tam opiekują i tak dalej. Uważam, że oczywiście można się opiekować. Mama mogła mu przywieźć, tak jak mówiłam na początku, jakieś jedzenie, jakieś tam produkty, żeby sobie poradził przez ten okres świąteczny, ale ze względu na to, że się tak zachowywał, że nic w tym kierunku nie zrobił, żeby był lepszy, no to nie będzie w tym roku świąt razem z nim. I tyle. No i to jest moje zdanie. Więc nie uważam, żebyś była dupką w tej sytuacji. Super. No tutaj dupką też nie jesteś, tylko dodam, żeby było oczywiście jasne. Poznałaś nasze dwie opinie z różnych stron, z różnych perspektyw, które w jakiś sposób się nachodzą mimo wszystko, ale końcówki są trochę rozbieżne, więc myślę, że masz fajny pogląd właśnie być może dwóch grup i dwóch spostrzeżeń i będziesz mogła sobie wybrać coś swojego. No i na pewno jeszcze pojawią się jakieś komentarze, więc na TikToku pewnie tutaj też zobaczysz parę osób, które jakieś rady ci powiedzą. Dlatego kochani, piszcie, dawajcie znać, co uważacie. Może byliście w podobnej sytuacji. Mm-hmm. Jak to rozwiązaliście, jak to się skończyło. Jakieś rady. No bo tutaj ani Basia, ani ja nie byłyśmy w podobnej sytuacji i nie musiałyśmy się z czymś takim sobie z czymś takim radzić. Więc to są nasze takie opinie na sucho. Tak, dlatego wiadomo, łatwo mówić, ale jak ktoś przez to przyszedł, to na pewno ma taką bardziej praktyczną pojadę, dlatego proszę Was tutaj wspierajcie naszą koleżankę i dajcie znać, jak Wy byście do tego podeszli. No i tym akcentem świątecznym będziemy już powoli kończyć. Ja jeszcze tutaj pochwalę się moimi kolczykami. Czekaj, by się przekręciło na złoto, a my mamy zieleń. Tak, o, zieleń. Właśnie. Zieleń i oczywiście również tutaj pingwin. Pingwin z brzuszkiem. Brzuszek jest na moim brzuszku, więc to jest takie kochane. Jest to kochane. Ma również bombkę. Znaczy to, jak się mówi? Kućka. Co? Kućka jest pod nosem. Aha. A co, po polskiemu? Pompon. A, pompon, właśnie. I pompon i no, i taki kochany jest, więc to dzisiaj na świątecznie tak starałyśmy się akcentować. Ty masz no, inaczej. Ja akcentuję coś innego, nie żartuję. Ja nie mam świątecznego, ale w ostatnim odcinku miałam, więc wystarczy. Tak, wystarczy. Dobrze, kochani, to dziękujemy Wam dzisiaj za dołączenie do nas. My dzisiaj, jeszcze tylko przypominam, że to jest ostatni odcinek w tym roku, dlatego widzimy się już od przyszłego roku, od piątku. Zrobimy sobie po prostu tydzień przerwy, no bo jedziemy na święta i wiecie, chcemy spędzić czas z rodziną na spokojnie. Tak, bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami przez te wszystkie odcinki. W tym no roku. I mamy nadzieję, że zobaczymy się już od stycznia ponownie. Co z mojej strony? Tak. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Tak, chcę dodać. Chcę Wam życzymy Wam spokojnych świąt i zdrowych przede wszystkim świąt. Spędźcie również w gronie najbliższych Wam osób. No i szczęśliwego nowego roku również Wam życzymy. I tak trochę zażartuję. Do zobaczenia za rok. No Boże. Dobra, kochani, wesołych świąt, buziaczki. Pa!